Zima trudna, czasy bardzo niebezpieczne. Nie było lekarstwa, zachorowałem na padaczkę. Mamusia mnie przyniosła do Mstowa na rękach, a ksiądz kanonik Michał Maniewski pozwolił na prośbę mojego dziadziusia, świętej pamięci Wincentego Rozpątka, żeby mnie położył tu na tym ołtarzu. I zawierzył Panu Bogu, święty Walenty, dziś kłaniam się przed Tobą w 80. rocznicę urodzin. Kapłan, żołnierz i patriota. Ksiądz generał Stanisław Rozpądek w niedzielę 27 czerwca podczas uroczystej mszy świętej świętował swoje 80. urodziny oraz 55-lecie święceń kapłańskich. Uroczystość zgromadziła wielu przyjaciół księdza generała o różnych zaszczytach i dostojeństwie. Ksiądz Stanisław Rozpądek, nasz generał, jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, niezwykle dobrym, serce otwarte na dłoni dla wszystkich. Można powiedzieć, że jest taki pełen inspiracji, taki nie zasklepia się w tych swoich tylko, nazwijmy to, ramach religijnych, ale jednocześnie stara się społecznie być zawsze taki aktywny. Lubi podróżować. Między innymi zorganizował pierwszą pielgrzymkę wojskową do Ojca Świętego Jana Pawła II. On służy ludziom, służy ojczyźnie. Wielki ksiądz. Swoją posługą kapłańską niewątpliwie przyczynił się do, można powiedzieć, budowy, wzmacniania tej społeczności niepodległej Rzeczypospolitej. Wieloletni kapłan wojskowy, duszpasterz środowisk kombatanckich i patriotycznych, ksiądz generał Stanisław Rozpądek, podczas uroczystości został uhonorowany licznymi medalami i orderami. Ten medal to medal o nazwie Pro Bono Polonie, ustanowiony z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i w jego dewizie są słowa, które chyba przyświecały i przyświecają całemu życiu księdza Stanisława Rozpądka. Pro Bono Polonie, dla dobra Polski. Ksiądz generał, ksiądz jubilat to postać szczególnie zasłużona dla Rzeczpospolitej, dla Kościoła, dla Wojska Polskiego i zawsze działał tak, jak mówi dewiza tego medalu, dla dobra Polski, dla dobra ojczyzny, dla dobra wspólnoty, jaką jest naród, jaką jest państwo. 3 lata temu honorowaliśmy księdza generała pierścieniem niepodległości w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i polskiej państwowości. W tym roku też szczęśliwy zbieg okoliczności, bo też wielkie wydarzenie. Obchodzimy w tym roku, w roku Konstytucji, 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji. I teraz honorujemy księdza pierścieniem patrioty. To był rok 1983, który był takim rokiem wezwania. Miejsce dla kapłana w diecezji było dość trudne, ale miałem człowieka o nazwisku biskup Tadeusz Fagrzyk, nieżyjący, żołnierz Armii Krajowej, który mi podpowiedział: wiesz, przyjdzie taki czas, że cię poproszę, żebyś połączył sutannę z mundurem. I połączyłem. Życie księdza generała Stanisława Rozpądka to żywa lekcja patriotyzmu. Niedzielne uroczystości stały się okazją idealną, aby hołdować współczesnemu umiłowaniu ojczyzny. Wzorcem dla nas jest patriotyzm okresu II Rzeczpospolitej, który był patriotyzmem czasu pokoju. On jest czasem trudniejszy od patriotyzmu czasu wojny i mówią o tym nawet kombatanci. W czasie wojny wszystko wydaje się bardziej uporządkowane. Z jednej strony stoi wróg, z drugiej stoi słuszna sprawa i opowiedzenie się po stronie słusznej sprawy wymaga oczywiście odwagi, wymagało odwagi, ale łatwiej się to definiuje. Natomiast patriotyzm czasu pokoju jest bardzo trudny, bo to jest codzienna służba i rozumienie patriotyzmu czasu pokoju to zrozumienie, że działamy nie dla siebie, ale na rzecz wspólnoty, wspólnoty narodowej, wspólnoty państwowej. Tak to jest na świecie, że ta wspólnota to jest miejsce, które nam tworzy taką dużą rodzinę. Pokazywać, że warto. I pamiętać o tym, że przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami. Ten patriotyzm wyraża się różnorako. Najlepiej powiedzieć miłością do ojczyzny, niezależnie od barw,
prawda, partyjnych, politycznych, to każdy Polak kocha swój kraj. Normalny, normalny obywatel ceni sobie, a zwłaszcza chyba przeszłość naszą. Naszą martyrologię, odzyskanie niepodległości, święto niepodległości. Później mieliśmy uchwalenie konstytucji, mamy inne bardzo ważne rocznice. I to jest ten patriotyzm, kiedy my w tych dniach jednoczymy się wszyscy razem. Jesteśmy jednością. Polsko. Polska jest wielka. Pan Bóg cię na tamtym świecie zapyta, coś zrobił dla Polski, powiedz, że nie splamiłeś munduru polskiego żołnierza. Spotkaliśmy dziś człowieka, który każdego dnia odważnie idzie w górę strumienia, szukając źródła, które starannie ukryło swój początek. Świadectwo księdza generała Stanisława Rozpądka zamyka się w trzech słowach: Bóg, honor i ojczyzna. I to świadectwo dla nas wszystkich jest ponagleniem, abyśmy pomyśleli o tym, co nie ręką ludzką uczynione. Ja za dziś dziękuję, do zobaczenia, Dominika Bem.